Witajcie, nazywam się Tomasz Szczech. Będę dzisiaj mówił o spożywaniu wieczerzy pańskiej w warunkach domowych. Kiedy Izraelici przebywali w Egipcie, stali się niewolnikami faraona i wołali do Boga, ponieważ ta niewola była dla nich bardzo ciężka. I wówczas Bóg posłał im wybawiciela, Mojżesza, i Mojżesz wezwał faraona do tego, żeby faraon wypuścił lud izraelski z niewoli. Ale faraon nie chciał tego uczynić, i dlatego Bóg spuścił na Egipt plagi. Ostatnią najbardziej surową plagą miała być śmierć pierworodnych w całym Egipcie. Aby jednak ochronić Izraelitów przed tą plagą, Bóg nakazał im pewną rzecz. Czytamy o tym, w II Księdze Mojżeszowej, w XII rozdziale. I Pan, Pan Bóg rzekł do Izraela przez Mojżesza i Aarona: Tak: weźcie sobie baranka. Niech każda rodzina Izraelitów weźmie sobie baranka. Jeśli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada, mieszkającego najbliżej jego domu, Według liczby osób. Według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia pierwszego miesiąca. I zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości. Głowa razem z odnóżami częściami środkowymi nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym zjecie go w pośpiechu to jest ofiara paschalna dla Pana Izraelici mieli pomazać krwią zabitego baranka drzwia i nadproże swego domu po to żeby anioł zagłady który przychodził aby dotknąć domy w ziemi egipskiej oszczędził ich domy Anioł zagłady widząc ten znak widząc znak krwi na od drzwiach i nadprożu Domu, odwracał się od tego domu, ponieważ nie mógł w tym domu dokonać swojego dzieła. Nie mógł tam przynosić zagłady pierworodnych. Pascha miała taki sens. Ta pierwsza Pascha, i ta Pascha miała być potem przez kolejne lata, przez kolejne pokolenia Izraelitów świętowana na pamiątkę tego, tego właśnie wydarzenia, na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu. Bardzo ciekawe jest, że Bóg nie powiedział do Mojżesza i Aarona wyznaczcie kapłanów i niech ci kapłani zabiją baranki, niech oni chodzą od domu do domu, niech, niech pomazują krwią yy, od drzwia i nad domu każdego Izraelity. Czyli Bóg nie wyznaczył jakiejś grupy kapłańskiej, która miała zająć się kwestiami paschalnymi w stosunku do całego ludu. Zlecił to każdej rodzinie z osobna. Na każdej rodzinie izraelskiej spoczywała odpowiedzialność za to, żeby postąpić zgodnie ze słowem przekazanym przez Mojżesza. Tak by Bóg powiedział: Przychodzi plaga, ja oferuję Wam ochronę przed plagą w taki sposób, że złożycie ofiarę z baranka. Pomażecie jego krwią odżywiać nadproszę, będziecie dzięki temu bezpieczni. Ale to od Was zależy, od każdej rodziny z osobna zależy, czy z tego skorzysta, czy nie. Oczywiście Izraelici z tego skorzystali, i dzięki temu anioł Zagłady ich nie dotknął, i oni bezpiecznie wyszli z Egiptu, nietknięci przez tę plagę. Potem to święto trwało przez całą historię Izraela. W międzyczasie gdzieś Bóg zapowiedział przez proroka Jeremiasza, że zawrze z Izraelem nowe przymierze i dochodzimy do czasów pana Jezusa. Pan Jezus mówił do Żydów, którzy, którzy słuchali jego słów, bardzo dziwne i można powiedzieć trudne rzeczy. Mówił, że kto nie spożywa mego ciała i nie będzie pił mojej krwi, nie będzie miał w sobie życia. Mówił, że ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. To były bardzo dziwne, bardzo gorszące słowa, dlatego że Izraelitom surowo zakazano spożywania krwi. A tu pojawia się jakiś człowiek, który mówi, że jego ciało i jego krew to jest to, co człowiek powinien spożywać. Izraelici byli tym skonsternowani. Słuchacze Jezusa byli tym. Oburzeni, zgorszeni, wielu uczniów opuściło Go, słysząc te, słysząc te słowa i nie chciało z Jezusem chodzić. Tuż przed ukrzyżowaniem Jezusa, które nastąpiło w czasie Paschy. Jezus poprosił swoich uczniów o to, żeby przygotowali Mu paschę. I chciał ją obchodzić z Nim. Jezus nie wymyślił jakiegoś nowego chrześcijańskiego święta. Jezus obchodził święto przewidziane prawem Mojżeszowym i obchodził je tak, jak prawo Mojżeszowe przewidywało. Pascha jest świętem domowym, jest świętem rodzinnym. To nie jest tak, że Żydzi gdzieś się tam schodzą do synagogi i w jakiejś dużej grupie obchodzą paschę. Oni obchodzą ją w rodzinach, tak jak zresztą w tym fragmencie czytaliśmy. Liturgia paschalna zwana hagadą, to jest liturgia, która jest sprawowana przez rodzinę w domu. Tam pewne rzeczy się czyni po kolei w ramach tej liturgii. Jest Częścią tej liturgii jest spożywanie chleba i picie czterech kielichów wina po kolei. Po kolei pije się cztery kielichy, które mają różne nazwy i różne znaczenie. I są też, są też inne elementy w tym święcie. Bardzo ciekawym moim zdaniem elementem Paschy jest to, że są trzy mace. Trzy niekwaszone chleby. Mace. Izraelici, Żydzi różnie sobie tłumaczą, dlaczego te mace są trzy, co one symbolizują. Mówią, że to jest kapłan, lewita, izraelita. Ale tak naprawdę aż się prosi o takie, o takie taką interpretację, że te trzy mace oznaczają Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego, że środkowa maca, która według tej naszej interpretacji oznaczałaby syna, zostaje przełamana i ukryta. I w dodatku ta maca jest przez Żydów nazywana afikomen. To greckie słowo oznacza tego, który ma przyjść. Czyli środkowa maca, ten, który ma przyjść, zostaje złamany i ukryty. I domownicy Żydzi nie, wi nie widzą go. Tak jakby. To jest pewnego rodzaju proroczy znak tego, że Izrael znajduje się w stanie pewnej duchowej ślepoty, który jest oczywiście przejściowy, ale on jednak w tej chwili. W tej chwili ma miejsce i oni nie są w stanie tego Syna dostrzec. Ale dzieci żydowskie szukają go i to, które znajdzie ukryte Afikomen, otrzymuje nagrodę. Także święto Paschy jest pełne takiej symboliki, która staje się zrozumiała, jeżeli czytamy Nowy Testament, jeżeli rozumiemy, kim jest Jeszua, kim jest Jezus Chrystus, Mesjasz. I ta Pascha mówi o Mesjaszu, ale trzeba mieć otwarte oczy i trzeba, trzeba mieć to objawienie, że, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Wtedy patrząc na Paschę, możemy dostrzec tam wiele, wiele różnych elementów mówiących o Mesjaszu, których oczywiście... Żydzi wyznający Judaizm i obchodzący to święto, oni tych elementów nie widzą, nie są w stanie dostrzec z uwagi na zasłonę, która jest na ich oczach. Ale chciałbym, chciałbym wrócić do czegoś innego, chciałbym zwrócić uwagę na, na pewną inną rzecz. Powiedziałem o tym, że Pascha jest świętem rodzinnym. Powiedziałem też o tym, że Jezus, obchodząc paschę i mówiąc pewne słowa w trakcie ostatniej wieczerzy, on nie stworzył jakiegoś nowego, nieznanego Żydom chrześcijańskiego święta, ale raczej zinterpretował im paschę, pokazał, o czym tak naprawdę ta pascha mówi, wydobył z niej głębsze znaczenie. Jezus, Obchodził paschę według takiej tradycyjnej żydowskiej liturgii. Czyli wziął chleb, tak jak to przewidywała Hagada, ale powiedział coś, czego w Hagadzie Paschalnej nie było. Powiedział: Ten chleb to jest ciało moje. Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Wziął kielich i powiedział: Pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja. Nowego przymierza, która za Was i za wielu się wylewa na odpuszczenie grzechów. Powiedział to: czyńcie na pamiątkę moją. Jezus nie nakazał nam świętować swoich urodzin. Myślę, że nie ma nic złego w świętowaniu urodzin Jezusa, ale Jezus tego nie nakazał. Powiedział: na pamiątkę moją, czyńcie właśnie tę rzecz. Bierzcie chleb. Błogosławcie go i spożywajcie go jako prawdziwy pokarm. Bierzcie kielich, błogosławcie ten kielich i spożywajcie go na moją pamiątkę. Spożywajcie te, ten posiłek na pamiątkę tego, co ja uczyniłem dla Was, na pamiątkę ofiary, jaką złożyłem na Golgocie. Wierzę głęboko, że Jezus zostawił nam też pewien. Znak, przez który możemy czerpać błogosławieństwo płynące z Golgoty. Jeżeli jesteśmy w stanie dostrzec oczami wiary Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu, to jesteśmy w stanie skorzystać i przyjąć to, co On dla nas wywalczył przez swoją ofiarę. Ale Wieczerza pańska, czyli spożywanie chleba i wina na pamiątkę ofiary Jezusa Chrystusa, jest też pewnego rodzaju takim punktem styczności, jest punktem komunii, czyli wspólnoty człowieka z Bogiem. W ten sposób karmimy się obecnością Jezusa, karmimy się Jego łaską, karmimy się tym błogosławieństwem, które dla nas płynie właśnie z ofiary Krzyża. Wierzę, że dobrą rzeczą jest nie tylko modlić się, nie tylko patrzeć z wiarą na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, nie tylko wyznawać Słowo, ale też uczestniczyć w wieczerzy pańskiej. Wierzę, że szczególnie w takim czasie jak ten, kiedy faktycznie jakiś tam anioł, nie wiem czy zagłady, ale jakiś tam. Anioł w cudzysłowie, oczywiście chodzi o, 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 o Anioła Upadłego. Jakiś tam Anioł Upadły straszy ludzi, szaleje po świecie, wzbudza panikę, wzbudza chaos i zamieszanie. Dobrze jest w tym czasie zamknąć za sobą drzwi. I oczywiście nie zabijamy żadnych baranków, ponieważ yy, to przeminęło to jest część Starego Przymierza, która przeminęła. Ale, ale możemy celebrować tę samą rzeczywistość przez to, że um, przez to, że będziemy spożywać wieczerze, możemy mieć udział w tej samej rzeczywistości, możemy udawać się pod tę samą ochronę, właściwie nawet pod lepszą ochronę. Izraelici w czasie plagi, byli pod ochroną krwi jakichś tam zwierząt zabitych w ofierze. My natomiast udajemy się przez wiarę pod ochronę krwi Jezusa Chrystusa. Pod cenną krew Jezusa Chrystusa przelaną na Golgocie. Dlatego wierzę, że dobrą rzeczą jest spożywać wieczerze pańską w tym czasie. Czyli spożywać i błogosławić chleb, błogosławić i spożywać kielich na pamiątkę Jezusa Chrystusa karmić się chlebem Bożej obecności i pić z kielicha Boże życie Wieczerza pańska jest czymś takim że jemy fizycznie chleb pijemy fizycznie kielich ale jest to pewien znak przez który karmimy naszego ducha karmimy naszego wewnętrznego człowieka karmimy go wiarą karmimy go Bożym życiem karmimy go Bożym błogosławieństwem tu nie chodzi o to, że coś się zamienia w coś. Nie wierzę w to, że coś się zamienia tutaj w fizyczne ciało i coś się zamienia w fizyczną krew. Ale jednak Jezus powiedział takie słowa, które może dla niektórych protestantów są trochę niewygodne: Jedzcie moje ciało. Nie powiedział: Jedzcie chleb tak jako znak tego, że moje ciało. Powiedział: Jedzcie moje ciało. Powiedział: Pijcie moją krew. Także wierzę, że w trakcie wieczerzy dokonuje się coś więcej niż tylko fizyczna konsumpcja chleba i wina, upamiętniająca coś. Dokonuje się pewien, pewien duchowy akt. Nasz duch karmi się Bożą obecnością, nasz duch karmi się życiem Jezusa, który jest we krwi. W Biblii jest napisane, że życie człowieka jest w jego krwi, życie ciała jest we krwi. Pijąc z kielicha, Napełniamy się życiem Chrystusa. Jedząc chleb, napełniamy się Bożą Obecnością. Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. Przelał za nas na krzyżu swoją krew. Uczynił to z miłości, nic innego go nie motywowało. Nie miał jakiegoś ukrytego planu, egoistycznego planu, że on tu. Umrze za nas na krzyżu, ale tak naprawdę to wszystko wyjdzie na jego korzyść, to wszystko będzie jemu samemu służyć, tylko on to zrobił dla nas. On to zrobił z miłości do nas. On był w tym całkowicie bezinteresowny. On wylał swoje życie. Robił to, ponieważ kochał swojego ojca i wiedział, że ojciec kocha ludzi. Wiedział, że Bóg tak umiłował świat, że oddał swojego syna i Jezus, jako syn, oddał siebie. Wylał swoje życie w ofierze za nas. Wylał swoje życie z miłości do nas. Jego krew, która, która płynęła z Jego ran, płynęła tam z jednego powodu, dlatego że On nas kochał i chciał nas oczyścić, chciał nas odkupić, chciał nas wybawić z naszych grzechów. Spożywając w wieczerze, upamiętniamy to, zwiastujemy śmierć Pana. Wielu z nas jest przyzwyczajonych do tego, że wieczerza czy komunia no to jest kwestia, która leży w gestii jakichś duchownych, którzy mają jakieś specjalne kompetencje. Ale głęboko wierzę, że, że wieczerza w swej istocie jest czymś, co może odprawiać czy co może, Zorganizować, nie wiem czy to jest dobre słowo, wieczerza jest czymś, co każdy prawdziwy uczeń Jezusa może we własnym zakresie przed Panem odbyć. Każdy prawdziwy nowonarodzony chrześcijanin, każdy prawdziwy uczeń Jezusa może wziąć chleb, może wziąć kielich, pobłogosławić. I przyjąć, i Jezus będzie w tym obecny, i spotkać się z, Je z Jezusem w tym duchowym posiłku. Wierzę, że nie tylko możemy to zrobić, ale wręcz powinniśmy to robić. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w 23 wersecie następnych, powiedział takie słowa: ja bowiem otrzymałem od pana to, co wam przekazałem, że pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Apostoł Paweł zaczyna ten fragment takim słowem. Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. Apostoła Pawła nie było wśród dwunastu uczniów, ale on otrzymał objawienie wieczerzy bezpośrednio od Pana. I co zrobił z tym objawieniem? Nie zatrzymał go dla siebie, nie powiedział teraz ja mam wyłączną kompetencję do tego, żeby sprawować wieczerze i tylko ludzie, których ja ustanowię, oni są w szafarzami. Yy, natomiast wy nie możecie. On powiedział, no ten list napisał nie do, um, nie do jakichś duchownych, on napisał go do wszystkich świętych w Koryncie, czyli do wszystkich wierzących w Jezusa i powiedział ja przejąłem od Pana to, czym jest wieczerze, ja przejąłem od Pana to objawienie, nie otrzymałem go od apostołów, otrzymałem je bezpośrednio od Pana. I ja wam to przekazałem, ja wam to daję, po to, żebyście w tym uczestniczyli. Wierzę, że Duch Święty nalega, czuję takie przynaglenie, że Duch Święty przynagla mnie do tego, żeby powiedzieć: przekazuję wam, upoważniam was do tego, byście spożywali wieczerze w domach. Tak jak Pascha była świętem domowym i każdy dom, Każda rodzina, każdy ojciec rodziny, każda głowa rodziny ponosiła odpowiedzialność za to, żeby tę paschę zorganizować dla swojej rodziny. Tak wierzę, że Duch Święty mówi: w tym czasie, mężczyźni, którzy jesteście głową domu, weźcie odpowiedzialność i zorganizujcie paschę, zorganizujcie wieczerzę na poziomie waszego domu. Jeżeli jesteś samotną kobietą, a wierzysz w Jezusa Chrystusa, nie ma żadnych przeszkód, żebyś uczestniczyła w wieczerzy, żebyś wzięła kielich, wzięła chleb i błogosławiła i przyjmowała. Jeżeli jesteś uczniem Jezusa, jeżeli jesteś uczniem, uczennicą Jezusa Chrystusa, narodzonym na nowo chrześcijaninem, masz pełne prawo, żeby z tego skorzystać. Tak jak apostoł Paweł wziął to, a nie zatrzymał tego dla siebie, ale dał to świętym w Koryncie, tak ja... W imieniu Jezusa Chrystusa udzielam wam, jeżeli się jakoś wahacie, wierzę, że sam Pan wam tego udziela, ja wam nie muszę niczego udzielać. Ale jeżeli się jakoś wahacie, to w imieniu Jezusa Chrystusa udzielam wam, nowonarodzonym wierzącym, którzy jesteście pojednani z Bogiem, którzy oddaliście Jezusowi swoje życie, którzy macie żywą wiarę w Jezusa Chrystusa i macie Ducha Bożego w sobie, wam udzielam błogosławieństwa i udzielam wam takiej zachęty do tego, żeby to robić. Żeby spożywać wieczerze. Przy spożywaniu wieczerzy trzeba o pewnych rzeczach pamiętać. Po pierwsze, tam dalej Paweł, Paweł pisze: ja nie będę tego czytał, ale to zreferuję mówi, że trzeba przystępować do wieczerzy godnie, rozpoznając ciało i krew Pana. To znaczy, nie można traktować tego jako takiego zwykłego posiłku. Nie można podchodzić do wieczerzy nonszalancko. Trzeba mieć świadomość, że zapraszamy Chrystusa i że On jest obecny. I że w tym momencie łączymy się z Chrystusem, spożywając ten chleb, pijąc tego kielicha, łączymy się z Chrystusem. Nie można tego traktować jako takiego zwykłego posiłku pospolitego, dlatego że kiedy się to robi, dzieje się bardzo niedobra rzecz. Człowiek zatwardza swoje serce i jakby zamyka się na błogosławieństwo, które z tego płynie. I potem, potem trudno jest temu człowiekowi doświadczać błogosławieństwa które Bóg zamierzył, żeby płynęło przez wieczerze. Ponieważ Bóg chce, żebyśmy przez spożywanie wieczerzy łączyli się z tym wydarzeniem na Golgocie, z, tym, z, tym, z tą wiekuistą ofiarą, którą Jezus Chrystus złożył na Golgocie. Żebyśmy spożywając wieczerze jakby brali do siebie to, co Bóg wywalczył, na Golgocie, ofiarowując swojego syna Jezusa Chrystusa, co Bóg dla nas wywalczył. Z Golgoty płyną błogosławieństwa. Pierwszym błogosławieństwem jest zbawienie, oczyszczenie od grzechów. Jest napisane, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bóg tak umiłował świat, że dał swego syna jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest tak, że Jezus Chrystus złożył na krzyżu Golgoty ofiarę za nasze grzechy. I patrząc na Niego wiarą, możemy mieć pewność zbawienia, możemy mieć pewność oczyszczenia z wszelkiego grzechu, ponieważ krew Jezusa, jak jest napisane, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Możemy mieć pewność tego, że jesteśmy czyści, że nasze grzechy zostały przybite do krzyża, a nam zostaje ofiarowana szata sprawiedliwości. Zostajemy całkowicie oczyszczeni, mamy zupełnie nową pozycję przed Bogiem. Patrząc na Jezusa, przyjmując wiarą to, co on dokonał, stajemy przed Bogiem jako ci synowie marnotrawni, mówimy: Boże, nie zasługujemy na tę łaskę, a Bóg wtedy zdejmuje z nas brudne, brudne szaty, nakłada szatę czystą i mówi: Synu, córko, jesteś mój, jesteś moja, jesteś w mojej rodzinie. Witam Cię w mojej rodzinie jako czystą i świętą osobę, daję Ci nowy początek. To jest pierwsza rzecz, która płynie z Golgoty. Drugą rzeczą jest uzdrowienie chorób. Napisane jest, Jego sińce uleczyły nas. Jego ranami, sińcami jesteśmy uzdrowieni. Wszyscy Jagowce zbłądziliśmy. Każdy na, z nas na własną drogę zboczył. Ale Pan Jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Ale jest też napisane, że On nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. Jezus Chrystus zaniósł na krzyż nasze wszystkie choroby. Zaniósł nas na, na krzyż nasze fizyczne choroby. I spożywając wieczerze możemy doświadczać uzdrowienia z chorób całkowicie fizycznego cudu, nie jakiegoś yy, takiego mistycznego, duchowego nie wiadomo czego mówię o fizycznym uzdrowieniu z chorób, które przychodzi przez wieczerze i słyszałem wiele takich świadectw i doświadczałem tego we własnym życiu i mogę zaświadczyć, że to działa że to działa, jeżeli przyjmujemy wieczerze z wiarą w Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie robimy tego nonszalancko, ani nie robimy tego z takim... Nie rozpoznając, tak jak pisze Paweł, nie rozpoznając yy, ciała i krwi pańskiej. Nie rozpoznając tego, że spotykamy się tutaj z Synem Bożym. Jeżeli przyjmujemy ją, tą wieczerzę, jako po prostu zwykły jakiś posiłek, jako, jako taki religijny rytuał. To jest bardzo niedobre, nie należy tego robić. Nie należy przyjmować wieczerzy w sytuacji, kiedy mamy nieprzebaczenie. Znaczy inaczej, zanim przyjmiemy wieczerze, należy rozprawić się wszelki, ze wszelkim nieprzebaczeniem, przebaczyć każdemu człowiekowi, a o ile to możliwe, jeżeli o ile, o ile jesteśmy w stanie to zrobić, skontaktować się z kimś, z kim mamy popsutą relację, i załatwić to. Jeżeli nie możemy tego zrobić, jeżeli ten człowiek, no, nie ma z nim kontaktu, albo on nie chce mieć z nami kontaktu, a my wychodzimy do niego i jest to w jakiś sposób bezskuteczne, jest bariera po jego stronie, albo jakaś obiektywna bariera, no to możemy przyjąć wieczerze, ale jest ważne, żebyśmy po prostu nie przyjmowali, nie przystępowali do wieczerzy, mając niezałatwione tematy w relacjach, mając sytuację, gdzie wiemy, że ktoś Ktoś cierpi krzywdę z naszej strony. Ktoś czuje się pokrzywdzony, został pokrzywdzony przez nas. Albo my sami nie możemy przebaczyć. Takie rzeczy trzeba uregulować, zanim się przystąpi do wieczerzy. Także przystępujmy do wieczerzy, ale po pierwsze, nie traktujmy tego lekko nie traktujmy tego jako rytuału nie traktujmy tego jako zwyczajnego posiłku ale jako miejsce spotkania z Chrystusem, miejsce spotkania z Bożą mocą. Po drugie, przystępujmy z czystym sercem, bez nieprzebaczenia i przystępujmy z uregulowanymi relacjami. Jeśli to jest spełnione, możemy i powinniśmy przyjmować. Kto może przystąpić do wieczerzy? Jeżeli jesteś narodzonym na nowo dzieckiem Bożym, jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, możesz przystąpić do wieczerzy i możesz wieczerze, Odprawić, że tak powiem. Możesz przygotować chleb, możesz przygotować kielich, pomodlić się i przyjąć wieczerzę. Nawet sam na sam z panem możesz to zrobić. Ale ważne jest, żebyś był narodzonym na nowo chrześcijaninem. Co to znaczy narodzić się na nowo? Ja może nie będę tego tłumaczył, ale powiem tak, jeżeli chcesz. Przystąpić do wieczerzy, a nie jesteś pewien, czy narodziłeś się na nowo, to pomóc się ze mną tak. Powiedz, drogi Boże, pragnę być we właściwej relacji z Tobą. Przebacz mi moje grzechy. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu. Przyjmuję wiarą przebaczenie grzechów. Niech krew Jezusa oczyści mnie od wszelkiego grzechu. Przyjmuję wiarą życie wieczne, które Ty mi dajesz. Proszę Cię o Ducha Świętego, niech zamieszka we mnie. Dziękuję Ci, Boże, za to, co czynisz teraz w moim życiu. Wierzę w Jezusa Chrystusa, że jest Synem Bożym i wierzę, że mam prawo nazywać się Dzieckiem Bożym. Oddaję Ci całe moje życie. Powierzam się w Twoje ręce, Ojcze. Amen. Jeśli tak się pomodliłeś, to Boże Słowo mówi, że tym, którzy go przyjęli, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z woli mężczyzny, ale z Boga. Wezmę teraz kielich i chleb. Pomodlę się. Bądź błogosławiony, Panie Boże, Królów Wszechświata, który wydobywasz z ziemi chleb. Bądź błogosławiony, Jezu Chryste, który przychodzisz do nas. Bądź błogosławiony Jezu Chryste, który umarłeś za nas na krzyżu, który oddałeś swoje ciało za nasze grzechy, który pozwoliłeś się przebić do krzyża. Panie, błogosławię ten, ten chleb i przyjmuję go, Panie, jako chleb Twojej obecności. Kłamie Go, Panie, tak jak Twoje ciało zostało złamane i spożywam go, tak jak powiedziałeś. Bądź błogosławiony, Panie Boże Stwórco, nieba i ziemi, królów wszechświata, który dajesz nam pić z owoców winorośli. Bądź błogosławiony, Panie, za ten kielich, który mówi o Twojej świętej krwi, przelanej na krzyżu Golgoty. Panie, ja go teraz spożywam na Twoją pamiątkę, czynię to na Twoją pamiątkę, Jezu. I modlę się, panie, kiedy będę spożywał ten tego pił. Niech twoje życie mnie napełni. Niech twoje życie napełni mojego ducha. Niech wypełni mnie, panie, twoja święta obecność. Niech wypełni mnie Twój duch święty. To czynię na Twoją pamiątkę, Jezu. W Ewangelii Mateusza napisane jest. Że gdy uczniowie z Jezusem odprawili paschę, zaśpiewali hymn. Dobrą rzeczą jest zaśpiewać hymn, zaśpiewać jakąś pieśń na koniec, na koniec wieczerzy. Przychodzi mi na myśl taka pieśń. Panie dobry jak chleb. Bądź uwielbiony od Twego kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Przypomina mi się jeszcze jedna pieśń. Święta krew Jezusa, święta krew Jezusa, święta krew Jezusa, ona zmywa wszelki grzech, zostanę pod przykryciem tej krwi. Zostanę pod przykryciem tej krwi, zostanę pod przykryciem tej krwi, ona chroni mnie zawsze przed złem. Przed złem, przed złem, przed złem. Przed złem, przed złem, przed złem. Przed złem. Zostanę pod przykryciem tej krwi, która chroni mnie zawsze przed złem. Tak jak Izraelici przebywali pod ochroną krwi Baranka, gdy anioł zagłady wyszedł, aby niszczyć, tak my możemy przebywać pod osłoną krwi Jezusa Chrystusa. Możemy manifestować naszą wiarę w moc krwi Jezusa Chrystusa, spożywając wieczerze. Niech Was Bóg błogosławi i do zobaczenia.